Honeybee Apis to uzupełniająca mieszanka paszowa dla pszczół. Produkt ten został stworzony jako zabezpieczenie owadów przed szkodliwym wpływem neonikotynoidów. Jednak doświadczenia realizowane w rodzimych pasiekach wykazały, że zastosowanie tego preparatu niesie za sobą szereg innych, niezwykle cennych i pożądanych konsekwencji. Lubelska firma Bioactive Tech, producent preparatu, rekomenduje trzy formy jego aplikacji. Pierwszą z nich jest polewanie pszczół, drugą opryskiwanie, trzecią zaś dodawanie Vitaapis do syropu przeznaczonego do zimowego zakarmiania rodzin pszczelich. W zależności od fazy sezonu oraz potrzeb stosować można dowolną z tych metod. Polewanie pszczół można realizować najłatwiej za pomocą strzykawki o pojemności co najmniej 50 ml. Taka strzykawka to koszt 2 zł, można ją nabyć w pierwszej lepszej aptece. Jest polewanie metodą niezwykle szybką i wygodną, nie ma tutaj potrzeby otwierania gniazda, niepokojenia pszczół. Wszystko co wystarczy zrobić to uchylić powałkę i odmierzoną ilość tego syropu z dodatkiem preparatu, czyli od 15 do maksymalnie 50 ml, nanieść na uliczki międzyramkowe. Opryskiwanie jest formą aplikacji bardziej precyzyjną, pozwala na lepszą kontrolę naniesienia tego preparatu na owady, jednak jest związane z większym wydatkiem czasu, z większym nakładem pracy. Jeśli jednak w trakcie sezonu i tak zachodzi potrzeba, aby dokonać przegląd, aby przejrzeć gniazdo ramka po ramce, wówczas można sięgnąć właśnie po taką metodę aplikacji Vitaapis. Do niej najlepiej nadaje się małej pojemności spryskiwacz. Taki sprzęt można kupić na przykład w ogrodniczym sklepie. Ja zdecydowałem się na zakup spryskiwacza o pojemności 0,5 litra. Przekonałem się, że im mniejszy spryskiwacz, tym bardziej dokładna jest jego skala, w związku z czym tym lepszą kontrolę mam nad tym, jaką rzeczywiście dawkę Vitaapis podaję pszczołom. W przypadku pasiek, które nie wykorzystują pożytków późnych, Vitaapis można dodawać do syropu, który jest podawany dla stymulacji rozwoju tych właśnie rodzin przed nadejściem jesieni. W przypadku pozostałych pasiek Vitaapis można dodawać do syropu przeznaczonego do zimowli. W takim wypadku dawki syropu są znacznie większe, są 10-krotnie większe i wahają się od 150 do 500 ml. Dawka Vitaapis pozostaje taka sama, jedna saszetka wystarcza na 10 uli. W przypadku karmienia zastosować można na przykład słoik z podziurkowaną nakrętką. Należy go położyć na pajączku. Warto jednak skontrolować jego stan. Jeśli okaże się, że jest już bardzo mocno zakitowany, a to jest powszechne u schyłku lata lub w początku jesieni, wówczas najlepiej jest go usunąć i słoik umieścić w otworze, tak by pszczoły miały bezpośredni dostęp do dziurek, by mogły szybko i sprawnie pobrać preparat. Vitaapis to produkt bezpieczny dla pszczół. Przekroczenie stężenia, przekroczenie zalecanej dawki czy też zastosowanie mniejszej dawki nie wpłynie ujemnie na zdrowotność, na kondycję pszczół. Jednak profesor Mariusz Gagoś, który jest twórcą tego preparatu, prowadził dość szczegółowe badania nad tym, ile tego preparatu i w jaki sposób go podawać. To już zostało obliczone, ten najlepszy efekt został ustalony. W związku z czym wydaje mi się, że nie ma sensu się tutaj doświadczać. Lepiej zdać się na informacje zawarte w etykiecie produktu, w miarę ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Vitaapis nie jest produktem nowym na rynku. Jest już dostępny od kilku lat i w tym czasie zjednał sobie pewną, nawet można powiedzieć, dość szeroką grupę zwolenników. Między innymi posiada rekomendacje Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka. Członkowie tej organizacji testowali Vitaapis i byli zadowoleni z działania tego produktu. Czekam na wyniki z mojej własnej pasieki, z moich własnych doświadczeń.